już ze zmęczenia. To będzie naprawdę potężna sesja nagraniowa. Let's see how these prehistoric predators like my blaster's new settings. Tak więc, proszę państwa, przed wami doktor Neocortex we własnej okazałości. Kontrolki Cortexa są bardzo proste. X-em się skacze, kwadratem się strzela, kółkiem, X-em i kółkiem robimy coś takiego, więc generalnie nie ma jakby zbyt skomplikowanych kontrolek. Zresztą Cortex jest w stanie zrobić jedną fajną rzecz, co mi się mega podoba. Tylko to zaraz zrobimy na jakimś wrogu. O! Możemy zmieniać jakby wroga w takie platformy. I wy chyba wiecie, dlaczego ja lubię zmieniać wroga w żelkowe platformy, bo można dzięki temu się odbijać. Chyba to jest logiczne, co nie? Juralski impuls. Niby poziom nie jest za długi, ale ja chcę te taśmy retrospekcyjne zebrać, ale chyba już dzisiaj daruję sobie poziomy retrospekcyjne. Naprawdę, bo już nie mam siły dosłownie na poziomy retrospekcyjne. 3 godziny sesji, ja pierdzielę. Ile z tego odcinków wyjdzie, to ja też nawet nie powiem. O, tu przy okazji ominąłem życie. W sumie nawet warto było zrestartować ten poziom. They laughed when I added blockification. Well, who's laughing now? Me. Dobra, skok i sprint. Się wziąłem na to i nitro. Dobra. Zdobądź tą skrzynkę. Cortex. Nie. Dawaj, zniszcz tę skrzynkę, Cortex! Ty, no on nie zniszczy tej skrzynki, nie? On jest za słaby. Dobra, walisz tę skrzynkę. W końcu zrobimy kiedyś tamte 100%. Albo zaję poza anteną i powiem wam, jak mi się udało zdobyć tamtą skrzynkę. Bo Cortex to menda, która słuchać się nie chce. Sorki, że ja teraz tak mało mówię. O, świetnie.
kontroler mi się jeszcze rozładował. Skoro się rozładował, to trzeba go naładować. Zdjąłem już sobie okulary, bo troszeczkę zmęczenie mnie bierze. Dobra, zakładamy. Jeszcze jakoś przeboleję. Chociaż przyznam szczerze, że już mi się kurde marzy odpoczynek. Dobra, klejnot za 3 śmierci też zdobędę sobie poza anteną. Nie muszę go koniecznie teraz zdobywać. Dobra, jesteśmy tutaj. To jest akurat już ta sekwencja. Spoko. Oj! Oj, ale chciałem przyspeedrunować. Nawet nie zauważyłem, że checkpointa zbiłem swoją drogą. I've never tried a volcano lair. Do good guys have volcano lairs? Much to learn. O, to jest ta sekwencja teraz. Siedem śmierci. To i tak jest mało w przeciwieństwie do mojego livestreama, gdzie ja tam miałem chyba koło... nie wiem, 10? 15? Na pewno wiem, że nigdy stówki nie przekroczyłem. Dobrze jest! On second thought, no volcano lair! I can feel my nostril hairs sizzling! Ten motyw mi się bardzo podoba, nie? Ten tutaj. W sensie graficzny. Tak fajnie ciemno w tej dżungli. Haven't seen mushroom that big since I left the gigantizotron running. W ogóle jedna z tych ciekawostek jest taka, że Cortex ogólnie ma trochę syndrom osoby chorej psychicznie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że on często lubi sam gadać do siebie i ten, śmiać się ze wszystkiego, co on tam nie powie, a to troszeczkę chyba jest taki już syndrom osoby chorej psychicznie, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż w końcu to jest naukowiec, który ma sprany beret, więc to się zgadza. W ogóle chyba tutaj nie było tej taśmy retrospekcyjnej do zbierania, czy była? Nie widziałem, żeby gdzieś ona się ukazała, więc wydaje mi się, że jej nie ma. Więc może nawet i lepiej, że zginąłem trochę razy. No jedyne, co sobie zablokowałem, to możliwość zdobycia klejnotu za minimum 3 śmierci, więc... To jest tyle. Aczkolwiek to wszystko się zaraz zweryfikuje, bo za chwilę będziemy przy końcówce poziomu. Dobra, po co ja się produkuję z tymi skrzynkami? Tak wiem, że ominąłem. Chociaż... nie, czekajcie. Omijałem jakieś skrzynki? Nie, nie omijałem. Kurwa, za szybko myślę. Nie myśl naprzód. Na spokojnie, Michał. Dobra, tam skrzynki dwie ominąłem.
No tak czy siak bym nie zdobył klejnociku, bo brakowałoby mi 4 skrzynek. No cóż, nie było tutaj żadnej taśmy retrospekcyjnej, więc niewiele straciłem. O Jezus Maria, ale mnie łeb napierdziela już. Był jeszcze jeden poziom, co nie? I potem jeszcze poziom postaci drugi. Mógłbym spróbować, ale trochę siły nie mam, szczerze. Odblokowania linie czasowe Cortexa. Zaczął jako wróg, a teraz jest przyjacielem? Spójrz na wydarzenia z perspektywy Cortexa. No tak, spojrzymy sobie później. Zryw dinozaura i tu byłoby na tyle. Dobra. Ciśniemy. Skupiamy się. Zdejmę aż okulary.